Szanowni Państwo, czwarty postulat zawarty w tej uchwale, jak i wszystkie, popieramy jako prokuratorzy Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Ponowne połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, który jest politykiem, doprowadziło do tego, że prokuratura stała się narzędziem w ręku władzy. Na przykładzie tej sprawy widzimy wyraźnie, że prokuratura nie działa w sytuacji, gdy doszło do zorganizowanych przestępstw o charakterze chuligańskim w sieci, popełnionych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości na szkodę sędziów. Jesteśmy za tym, by prokuratorzy stali się funkcjonariuszami państwa niezależnymi od polityków. Jeśli chodzi natomiast o finał tej sprawy, uważamy, że odwołanie podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka tej sprawy nie kończy. Na użytek dzisiejszej konferencji przypomnę, że Stowarzyszenie Lex Super Omnia od dłuższego czasu apeluje do Zbigniewa Ziobro, by ustąpił z funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Przypominam, że to Zbigniew Ziobro wielokrotnie w mediach publicznych obrażał sędziów, mówiąc, że jest to kasta, sitwa, a o KRS mówił, że jest to spółdzielnia. Na podstawie jednostkowych przypadków twierdził, że stan sędziowski dotknięty jest plagą złodziejstwa, a także nie rozliczył się ze zbrodni komunistycznych. Po śmierci, po zabójstwie prezydenta Adamowicza, Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski, Krzysztof Sierak, zastępcy prokuratora generalnego, zapowiedzieli, że 105 prokuratorów zajmie się na poważnie ściganiem mowy nienawiści. Tymczasem mowa nienawiści wypływała z tego gmachu. Przed ustąpieniem minister Ziobro powinien zrobić jedną rzecz, zachować się jak mężczyzna, przyjść do mediów i wyjaśnić opinii publicznej, co się działo w tym gmachu. Ile jest w tym gmachu telefonów prepaidowych? Komu zostały przydzielone? Dlaczego? Dlaczego w ogóle takie telefony kupiono? Na te pytania musimy uzyskać odpowiedź. Apeluję również do prokuratora rejonowego Krzysztofa Ćwirty z Warszawy Śródmieście. Tam jest prowadzone postępowanie sprawdzające z zawiadomienia powstałego na tle artykułu Magdy Gałczyńskiej w Onecie. Panie prokuratorze, ma pan szansę jak nigdy wcześniej, aby okazać swoją niezależność i zbudować swój autorytet. Proszę, żeby pan przejął tą sprawę do własnego prowadzenia. Nie polecał pan nic nikomu. Sam wszczął śledztwo i wymógł na policji, by to śledztwo prowadziła komórka do zwalczania cyberprzestępczości. I na koniec chciałbym ponownie powtórzyć apel justycji skierowany do sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS. Ujawnijcie się. Ujawnijcie się i wyjaśnijcie powody podpisania się na tych listach. Na co dzień orzekacie w imieniu Rzeczypospolitej i z orłem na piersi. W imię tych symboli dla Polski wykonajcie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i także dla siebie, dla swoich dzieci. Po to, by uniknąć wstydu. Dziękuję bardzo. Chciałabym teraz oddać głos przedstawicielowi Akcji Demokracji, panu Piotrowi.